jesteśmy właśnie w magicznym miejscu. To jest bacówka Wojkowa. Za chwilę tu będzie kilkaset owiec brykało po tych łąkach, pastwiskach. I właśnie stąd biorę sery. Ale też czerpię inspirację, powiem szczerze, bo to miejsce jest magiczne. To miejsce jest magiczne, to miejsce jest niesamowite. Po prostu taka energia, że to jest coś niesamowitego. Gdzie w twojej kuchni można znaleźć te sery? Te sery można znaleźć przede wszystkim na bufecie śniadaniowym, ale nie tylko, bo stanowią dodatek do dań głównych, do sałatek chociażby, do zup, bo taka, no wiem, zupa na przykład z młodych pieczonych ziemniaków z wędzonym osypkiem, mega. Natomiast jeszcze powiem, że te pierwsze sery, które za chwilę się pojawią, one są pachnące tą łąką, tymi kwiatami, tą ziemią. To jest coś niesamowitego. Poprowadź, proszę. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tak. No tu jest serce takie bacy, on to zawsze mówi, tak? Rano zaczyna przeganiać te owce z tamtej części, bo tam są zaganiane do dojenia i pasą się też pod nadzorem osoby, która się totalnie oddaje naturze i potem zagania je tutaj do tej części. W tym domku jest na środku palenisko i tam odbywa się produkcja serów. Trzeba tu wrócić, kiedy baca będzie. Trzeba u siebie tu wrócić, a baca będzie już niebawem, bo w kwietniu zapowiadał się, że przybędzie. Super, wracamy do hotelu. Witajcie z powrotem. Tak jak obiecałem, jest ze mną Mirosław Jabłoński, czyli szef kuchni Belmonte w Krynicy Zdroju. Mirku, co przygotujesz i jakich składników użyjesz? Już mówię. Potokowy pstrąg. Pływał wczoraj, dzisiaj owędzony. Do tego mamy ziemniaki, bo idziemy nurtem kuchni łemkowskiej. Okruchy wędrowca. Każdy wędrowiec po górze krzyżowej ma takie okruchy w plecaku. Do tego mamy skrobiny z ziemniaka w postaci chipsa, ale nie zgadniesz, co tu jest. A no, tu mamy chipsy z maślanki. Wow! To są chipsy z maślanki. Jak się robi takie chipsy? To jest bardzo długi proces wysuszania właśnie w piecu. Tu natomiast mamy dwa ważne składniki. To jest majonez z pokrzyw, a tu mamy majonez jabłkowy. Wow. To wszystko użyjemy do naszego pstrąga. Do tego mamy bułki. Słuchaj, to są bułki robione przez nas. Bułki na pokrzywach i czosnku niedźwiedzi. Wow! To co? Bierzemy się za robotę. Oczywiście. Bierzemy się za robotę. Ja przygotuję szybko ziemniaki, które musimy sobie lekko opiec. Ty się zastanów, Paweł, na jakim talerzu podamy to. Widzę, że parę tych talerzy tu przygotowałeś. No tak, żeby nie było prosto. Wachlarz jest dosyć duży, jeżeli chodzi o możliwości. Będę ci trochę przeszkadzał w tym czasie, jak będziesz gotował. No. Powiedz mi, Mirku, czego twoim zdaniem teraz brakuje we współczesnej kuchni? To znaczy, może już nie brakuje. Aha. Ja osobiście uważam, że wracamy do korzeni naszej kuchni, bo uważam, że był taki czas, że zachłysnęliśmy się bardzo mocno kuchnią innych narodów, tak? Czyli tam kuchnia śródziemnomorska, kuchnia włoska, a tak naprawdę zapomnieliśmy o naszej kuchni, która tak naprawdę jest podwaliną wszystkiego, tak? Mamy bardzo dużo z naszych produktów regionalnych, które w żaden sposób nie były wykorzystane, a teraz do tego wracamy, tak? Dodam odrobinę jeszcze tymianku. I właśnie tak to jest, że zaczynamy po prostu wykorzystywać w naszej kuchni nasze regionalne rzeczy, które były tak naprawdę podwaliną kuchni. No i teraz mamy fantastyczny pstrąga. To jest pstrąg tęczowy, tak? To jest pstrąg potokowy. Potokowy, dobra. Pstrąg potokowy, który jest wędzony u nas, muszę Ile czasu był wędzony? No, kilka godzin, tak? Kilka godzin. Około 3 godzin był wędzony. Zaraz go sobie oskrujemy. Powiedz mi, czy jest coś takiego, jakieś takie produkty, bez których nie wyobrażasz sobie pracy w kuchni? Tak jak żeby Karol krasał, czy się limonka i kolendra u niego musi tak być, nie? Ja sobie nie wyobrażam mojej kuchni bez ziół.
Wszystko w oparciu o świeże zioła, marynaty, wszystko w oparciu właśnie o zioła. Zioła. Za chwilę będzie czosnek niedźwiedzi, gdzie mamy takie tutaj ulubione miejsce, które po prostu zbieramy ten czosnek i przerabiamy. Dobra, nasze ziemniaki są już prawie gotowe. To co, bierzemy talerz. Największy, widzę. Tak, zrobimy to na talerzu największym. To co, nasze ziemniaki już wędrują. A jeżeli mówimy o ziołach, to które? Tymianek przede wszystkim, rozmaryn. A tymianek do czego dodajesz na przykład? Tymianek? O, do wszystkiego. Tymianek do zupy, do marynat, do sosów, czosnek, prawda? Czosnek niedźwiedzi. Hotele, podróże, niesamowite jedzenie i wyjątkowe postaci. Jeżeli interesuje Cię świat gastronomii, to jesteś w idealnym miejscu. Zapraszam do subskrypcji. Proszę. A jeszcze chciałem zapytać o ten proces wędzenia. Czy to jest możliwe do powtórzenia w domowych warunkach, czy jednak tutaj trzeba mieć... Oczywiście, że tak, natomiast my musimy mieć do tego odpowiedni sprzęt, tak? Czyli musimy mieć wędzarnię odpowiednią, tak? Dobra, do tego oddamy nasze chipsy. A czy twoim zdaniem są jakieś produkty w kuchni, które są mocno niedocenione przez różne osoby? Co oczywiście, na przykład kasze. Dużo kuchnia łemkowska. Tak, dużo warzyw, które zostały wyparte. Nie wiem, czy słyszałeś o wężymordzie, tak? Nie, co to jest? No właśnie, to jest takie warzywo, które bardzo przypomina szparagę, a zostało wyparte topinambur, prawda? Topinambur znam. Tak, więc no jest bardzo dużo rzeczy, które zostały wyparte. Dobra, damy teraz jeszcze drugi majonez. I to jest ten majonez z pokrzywy, tak? Z pokrzywy, tak. Dobra. Mamy to. To wszystko okrasimy trochę jeszcze naszymi okruchami. Zgadź, co wchodzi w skład tego okruchu. Wędrowca. Po prostu to jest pieczywo, które jest czerstwe, wysuszone i możemy go jeszcze potem użyć. I nasze zioła, tak? Tutaj mamy akurat kiełki fasoli, no wszelkiego rodzaju dekoracyjne tak naprawdę elementy. Jakbyśmy tak potraktowali taki jeden element, to można powiedzieć, że taki amuse-bouche, nie? Na raz... Tutaj nie. Myślę, że to jest... spokojnie stanowi naszą przystawkę, tak? Więc oczywiście jeszcze możemy to trochę dodać kwiaty, tak? Więc generalnie wykorzystujemy wszystko to, co zielone, to, co jest jadalne przede wszystkim, tak? No i co? I mamy już prawie danie gotowe, tak? Tylko chciałem zapytać o tą maślankę jeszcze. Tak. Jakbyśmy chcieli ją przygotować w domowych warunkach, to jak? Oczywiście, że możemy przygotować, ale słuchaj, w domu nie tylko możemy przygotować chipsy z maślanki, możemy przygotować lody maślankowe, tak? Wszyscy mamy termomiksy chyba. ale cały proces tych chipsów z maślanki polega na tym, że wylewamy maślankę, w płaskie naczynie, do piekarnika, na temperaturę około 60 stopni, zostawiamy na całą noc, rano przychodzimy, mamy gotowy czas. Voilà! Dobra. Chcesz spróbować? Z największą chęcią. Czekaj, o jak się łamie, jak taki jest. To jest bardzo delikatne, tak? No widzisz? Się łamie? Damy radę bez noża? Damy. Myślę, że tak. Dobrze. To co? Proszę. Pojadamy się. Patrzę, jak tutaj zapach chyba ten.
Myślisz, co? Nie dam rady? Myślę, że dasz. Dlatego mówię o tym zbuszu. I to jest to. Mirku, bardzo dziękuję ci za ten wyjątkowy przepis. Jest tam bukiet smaków, po prostu różna struktura, także niesamowite danie. Czujesz łemków na talerzu? Znam tylko jednego łemka, a ty jesteś takim łemkiem trochę już? Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że będę. Słuchajcie, ten przepis będzie dostępny w komentarzu, także dajcie znać, jeżeli go wykonacie go w domu. Tymczasem, Mirku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dzięki i do zobaczenia.